Ostatnio udało mi się ograć pierwszy epizod Before the Storm, składającego się z trzech odcinków prequela Life is Strange. I choć od początku byłem sceptyczny, bo w przypadku prequeli scenarzyści zawsze mają w mniejszym lub większym stopniu związane ręce w kilku aspektach fabuły, miniseria od Deck Nine zapowiada się całkiem dobrze dla fanów nastoletnich melodramatów. Produkcja może pochwalić się dobrymi dialogami, klimatem i muzyką, i choć wiem, dokąd zmierza ten świat, czytaj do stanu z pierwszego epizodu głównej serii, z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Mógłbym się ewentualnie przyczepić do tego, że Chloe, główna bohaterka tej odsłony, brzmi inaczej niż poprzednio. Wrong. You got hella cash. Hella? Who says that? Nowe brzmienie Chloe nie uszło rzecz jasna uwadze fanów, a ci najwięksi są wściekli, że ich faworytce głosu nie podkłada już aktorka głosowa Ashley Burch, bo ta obecnie strajkuje razem z innymi aktorami ze Związku Aktorów Głosowych, którzy postawili się złemu traktowaniu przez 11 growych firm, w tym Activision, Insomniac, EA i Take-Two. Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy narzekać na jakość dubbingu w grach, bo były to często sztuczne i drewniane wystąpienia. Dziś jednak jest zupełnie inaczej, bo aktorzy są bardziej profesjonalni, zdają sobie sprawę ze specyfiki medium, no a czasem nawet są to gwiazdy hollywoodzkiego kalibru. I am here to solve the world's problems. Choć jakość dubbingu w grach na przestrzeni lat drastycznie poszła do przodu, to podobnie jak game dev, ma też swoje mroczniejsze strony. Aktorzy głosowi często nie wiedzą w ogóle, o czym jest gra, do której podkładają głos, mają długie sesje nagraniowe, które mogą zaszkodzić ich zdrowiu, no a kiedy tytuł wreszcie wyjdzie i zacznie zgarniać miliony, nie mają co liczyć na jakąś dodatkową nagrodę. Dziś, moi mili, o tym, jak dziwne potrafi być życie aktora głosowego. Wróćmy jednak do samego Life is Strange. Nową Chloe gra niejaka Rihanna DeVries, nieznana aktorka, która najwidoczniej strajkiem się nie przejmuje. A co do samej Ashley, to nie tak, że przeszła na całkowitą głodówkę, bo ostatnio współpracowała z twórcami nowego Life is Strange jako konsultantka do spraw postaci, jako że strajkujący aktorzy zgodnie z założeniami strajku mogą pracować w innych segmentach branży growej lub show biznesu. Wspomniany strajk trwa od 21 października 2016 roku i prowadzony jest przez niejakie SAG-AFTRA, czyli Gildię Aktorów i Amerykańską Fundację Aktorów Telewizyjnych oraz Artystów Radiowych. Tak w wolnym tłumaczeniu. Związek, który zrzesza m.in. takie sławy jak Jennifer Hale z Mass Effecta czy David Hayter z Metal Gear Solid, domaga się m.in. większej przejrzystości od wydawców, określonych zasad przy wypłacaniu tantiemów i skrócenia 4-godzinnego dnia pracy do 2 godzin przy takiej samej płacy, jeśli scenariusz zawiera kwestie, które mogą zaszkodzić strunom głosowym aktora. Cissy Jones, znana m.in. jako Delilah z Firewatch, w jednym z wywiadów żali się, że czasami w branży zdarzają się tak ciężkie sesje nagraniowe, że człowiek następnego dnia nie nadaje się do pracy i musi anulować niektóre zarobkowe plany. I z jednej strony rozumiem, współczuję, no ale nikt nikomu nie każe pracować w grach. Z drugiej strony jednak, sprawiedliwym by było, gdyby aktorzy głosowi byli premiowani za bardziej wymagające postacie i ryzyko utraty głosu. A jak widać, podejście niektórych z branży jest nie najlepsze. Jak opisuje J.B. Blank, znany z bardziej drugoplanowych głosów oraz na przykład Bane'a z Arkham Origins, ponoś podczas jednej negocjacji związku prawnik reprezentujący wspomniane firmy powiedział coś w stylu: powinniście się cieszyć, że w ogóle z wami rozmawiamy. Waszą pracę mógłby robić każdy, a nikogo voiceover nie obchodzi. Problem sięga jednak o wiele głębiej, bo to też kwestia tego, że choć dubbing poszedł do przodu, to za kulisami wcale tego nie widać. Ba, w niektórych aspektach jest bardzo do tyłu. W podcaście u Younga Yei niejaki Guy Sihe, czyli James z Silent Hill 2, opowiada, jak paręnaście lat temu aktorzy głosowi byli w dużej mierze amatorami, co najwyżej hałturząc w reklamach telewizyjnych czy radiowych. On sam zaś trafił na casting do kolejnego Silent Hilla przypadkiem, bo odwoził na niego córkę i pomyślał, że spróbuje. Wszystko zaczęło się zmieniać w nowym tysiącleciu, głównie za sprawą filmów Pixara i DreamWorks, które przyciągały widza za sprawą dobrego dubbingu, no a sami aktorzy zaczęli więcej grać głosem, niż tylko odczytywać kwestie jak do kreskówki czy reklamy. I choć aktorstwo głosowe zarówno w grach, jak i w animacjach znacznie zyskało na jakości, warunki pracy już niekoniecznie. Guy Sihe ponoć nie wrócił już do wersji HD Silent Hilla, bo Konami nie wypłaciło mu nigdy tantiemów za kolejne wydania gry, a sama praktyka jest dość popularna. Aktorzy bardzo rzadko dostają tantiemy od kolejnych wydań gry, nawet jeśli krążek, do którego dołożyli swoje 3 grosze, ponownie trafia do sprzedaży kilkanaście lat później.
No właśnie, tantiemy. Oto też się rozchodzi strajkującym aktorom głosowym, bo choć w Hollywoodzie jest to dość normalne, to w branży growej niestety normą to nie jest. I potrafię zrozumieć frustrację aktorów głosowych, kiedy nagrywają oni swoje kwestie i widzą potem, jak przez lata grać cieszy się popularnością, a oni nic z tego nie mają. Rozumiem, że pewien procent kinomaniaków pójdzie do kina właśnie dlatego, że w nowym blockbusterze gra Tom Cruise. Jakość scenariusza i samego filmu niekoniecznie ma tu już znaczenie. W grach jest jednak zupełnie inaczej. Pierwsze skrzypce gra tu gameplay, a warstwa audiowizualna, chociaż ważna, jest tylko wartością dodaną. Owszem, kiedy gra wygląda i brzmi źle, recenzenci i gracze dadzą o tym znać, ale ile byśmy nie narzekali i krytykowali, to gramy nie dlatego, że postacie brzmią fajnie, ale głównie dlatego, że gra jest wciągająca, oferuje ciekawe questy i ma dobrą mechanikę. Nie chcę tu być adwokatem diabła, ale wydaje mi się, że nie można sprawiedliwie przeliczyć wkładu aktorów głosowych w sukces gry i żądanie tantiemów zalatuje mi troszkę próbą dorobienia się na popularności IP, no i temu, że aktorzy głosowi są przez graczy coraz bardziej rozpoznawalni. Załóżmy więc, że podkładamy głos na przykład do takiego Call of Duty. Swoją drogą, jedna z firm, przeciw której strajkuje związek, to właśnie Activision. Podkładamy więc głos pod jakąś postać poboczną, dogrywamy kilka dźwięków zgonu do multi, no a sam kod po premierze zaskakuje pod reperowanym schematem zabawy i sprzedaje się świetnie. Na pewno nasza praca miała wkład w jakość tytułu, ale czy gra sprzedała się dlatego, że jest lepsza od poprzedniczek, czy dlatego, że fajnie brzmiała? No, sęk w tym, że mało kogo interesuje to, jak brzmią postacie. Ba, niektórzy nawet nigdy nie ruszą singla w tych grach. Niestety, ale gra jest grze nierówna. Jak można by się spodziewać, w związku aktorów zabrakło największych gwiazd, takich jak Nolan North czy Claudia Black. Dla niewtajemniczonych Drake i Chloe. W tej dyskusji warto mieć na uwadze, że gatunki mają odmienne specyfikacje i oferty oraz warunki pracy będą się różnić w zależności od studia. Dlatego nie dziwi mnie, że Naughty Dog dba o swoich pracowników i tak ich rozpieszcza, kiedy w ich grach te dialogi i pierwszoplanowe postacie są szalenie istotne. Moje spojrzenie na sprawę podpiera wypowiedź Nolana Northa, który odbierał statuetkę na zeszłorocznym Game Awards. Chcę podziękować ludziom z Naughty Dog, w całości. Ostatnio słyszę sporo o tym, że performance ma znaczenie. Praca każdego dewelopera, programisty, artysty i ciężko pracującej, utalentowanej osoby w biurze ma znaczenie. Ich performance ma znaczenie. Bo bez nich moja praca nie tylko nie miałaby znaczenia, w ogóle bym jej nie miał. Nawet jedna z największych gwiazd, jeśli chodzi o aktorstwo głosowe w grach, zauważa, że gry to medium, na które składa się bardzo dużo czynników i być może, przynajmniej ja to tak odczytuję, niektórzy ze strajkujących domagają się ciut za dużo od wspólnego sukcesu ogromnej ekipy. I żeby nie było, że czepiam się tylko chciwości aktorek z niskobudżetowych gier, w dyskusjach z wydawcami odnośnie nowych warunków pracy warto mieć na uwadze specyfikę medium, ale i też określonych gatunków growych. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. Jeśli pamiętacie niektóre starsze dubbingi, to kojarzycie pewnie to uczucie, kiedy aktor głosowy zdaje się w ogóle nie mieć pojęcia, o co chodzi w tej grze, ani kim jest odgrywana postać. No i pytanie brzmi dlaczego? Bo współcześnie czasami tak po prostu jest. I z tym też związkowcy starają się walczyć. W 2014 roku Keith Furley, jeśli to dobrze wymawiam, znany m.in. z Thane'a z Mass Effecta, wszedł w współpracę z Bethesdą nad ich nową grą. I w studiu szybko podpisał umowę NDA. Umowę, która zobowiązywała go do zachowania milczenia w sprawie gry. Wiadomo, nikt nie chce takich przecieków jak Rockstar z GTA 6. Co ciekawe, aktor nie mógł nawet wiedzieć, jak nazywa się w gra, w której podkłada głos. Nagrał więc swoje kwestie i poszedł do domu, czekając na kolejny telefon od firmy. Samo to, jak donosi Eurogamer, nie jest nietypowe. Na przestrzeni produkcji scenariusz może się trochę zmienić, to też parę lat zajmuje. Deweloperzy mogą dodać alternatywne ścieżki lub wzbogacić scenariusz o nowe wstawki. Przez najbliższe miesiące Farley więc co jakiś czas wpadał do Bethesdy i dogrywał kolejne wstawki. Po roku dowiedział się dopiero, że gra Konrada Kelloga w Falloutie 4. Dość istotną postać. Skoro więc tego typu praktyki nie są ewenementem w branży, to nie dziwię się, dlaczego niektóre wystąpienia tak drętwo brzmią. I tutaj też mamy dwie strony medalu. Z jednej strony rozumiem deweloperów, bo takie przecieki psują zaplanowane z wyprzedzeniem kampanie marketingowe i no, to też swoje kosztuje, ale z drugiej strony jest to szalenie niesprawiedliwe dla aktorów. Już pół biedy, że nie znamy detali i musimy domyślać się z kontekstu i zgadywać, czego może się spodziewać gracz. Problem w tym, że w takich warunkach nie możemy w pełni dobrze wykonać swojej pracy. Robimy to gorzej, a tym samym dajemy złe świadectwo tego, co potrafimy, a to może się odbić na tym, jak spojrzy na nas następny potencjalny pracodawca. Jak więc ma się sam strajk? Trudno powiedzieć.
Jak na razie sprawa Birch i Life is Strange jest pierwszą tak nagłośnioną, a my pewnie przez jakiś czas nie dowiemy się, jak brak niektórych aktorów wpłynie na istniejące już IP, bo wysokobudżetowe tytuły powstają zazwyczaj parę lat. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że choć aktorzy głosowi powoli stają się popularni wśród największych fanów, nie są obejmowani takim kultem jak aktorzy filmowi w kinie. Nawet jeśli głos nieśmiertelnego Michaela Ironside'a zastąpił jakiś chłystek, fani co najwyżej pomarudzą, ale mało kto będzie bojkotował grę tylko i wyłącznie z tego powodu. Choć w ostatnim Metal Gearze zabrakło Davida Hatera, gracze i tak kupili długo wyczekiwane Phantom Pain, bo nie ma osoby, której nie dałoby się w branży zastąpić. Jeżeli deweloper straci dostęp do jednego aktora, to zatrudni kogoś innego, bo o ile jedni będą domagać się należytych im praw, to drudzy, może bardziej zdesperowani, będą się cieszyć, że w ogóle mają pracę. I to jeszcze w ukochanej branży growej. Popularniejsi aktorzy pokroju Nolana Northa czy Troya Bakera zdają się nie mieć większego problemu ze swoją pracą i jakoś nie strajkują, a sam strajk, o którym to mówimy, obejmuje bardziej aktorów mniej znanych, takich, którzy wcielają się w postacie drugoplanowe lub poboczne w grach. I choć szczerze, naprawdę im życzę dobrze i trzymam za nich kciuki, to wątpię, żeby w pełni odnieśli zwycięstwo. I jak bardzo pesymistycznie by to nie brzmiało, może z tego wyjść jeszcze coś pozytywnego. Swego czasu robiłem program o depresji dewelopera, gdzie próbowałem wam przybliżyć mroczniejsze strony game devu. Stres, złe warunki czy crunche, istne maratony nadgodzin tuż przed premierą gry. I choć deweloperzy też mają momentami ciężko, w pracy zespołowej często gdzieś zanika poczucie indywidualizmu i chęć walki o swoje, a władzę przejmuje grupizm, tendencja do przejmowania poglądów i zachowań grupy. Jeśli wszyscy w zespole się godzą i akceptują, że w zamian za to, że pracują w wymarzonej branży, muszą poświęcić wzrok, włosy czy trochę nerwów, mało komu chce się walczyć z systemem. Do tego dochodzi jeszcze poczucie solidarności, kiedy wspólnie jesteśmy towarzyszami niedoli. Związek aktorów i ich strajk mogą być pozytywnym sygnałem dla np. programistów czy ludzi w innych segmentach branży growej, których wysiłki są często bardzo niedocenione, bo to, że będą się poświęcać na rzeczy projektu, zbyt często jest na górze brane za pewnik. Nie mówię tutaj, że wszyscy powinni wyjść na ulicę, strajkować i nagle będzie idealnie, bo nie, nie będzie. Tak samo nikt nie zmieni tego, jak wielka jest rywalizacja na rynku i jak ryzykowne są duże projekty, a każdy pracownik wielkiej firmy może zostać zastąpiony. Chociaż przekładać to czasem na jakość gry. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja może być lepsza. O tyle lepsza, żeby twórcy i artyści nie musieli płacić zdrowiem za wymarzoną pracę i realizowanie swojej pasji. Życie aktora głosowego owszem potrafi być ciężkie i nie zapowiada się na to, by szybko się poprawiło, ale jeżeli z drewnianych wystąpień z przełomu lat 90. i 2000 dotarliśmy do dubbingów, które często nie mają się czego wstydzić przed filmem i animacją, to kto wie, może sytuacja za kulisami też będzie się powoli, ale stopniowo poprawiać. W maju tego roku dożył nas informację, że pierwsi deweloperzy są w stanie negocjować ze Związkiem Aktorów odnośnie premii. Poza tym niestety, przez prawie rok trwania, strajk nie osiągnął zbyt wiele. Moim zdaniem jednak nie jest to taka duża porażka, bo osiągnął on taki mały sukces, pokazał nam, że problem jest, nagłośnił go i przede wszystkim zachęcił do dyskusji. I może nie jest to takie zwycięstwo, jakiego spodziewali się aktorzy, to bez wątpienia jest to krok we właściwym kierunku. W kierunku branży, w której kiedyś artystom będzie pracowało się lepiej. Dzięki za uwagę, moi mili, trzymajcie się ciepło i wypróbujcie nowe Life is Strange, bo bardzo mi się podobało.